Sponsorem programu jest właściciel marki Baziółka. Baziółka, polskie świeże zioła. Sponsorem programu jest hotel Poziom 511, Design Hotel and Spa w Ogrodzieńcu. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, jak piękna pogoda, jak wakacyjny czas, to też trzeba odwiedzać ciekawe miejsca, co żech dzisiaj poczynił, bo są my na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, za mną w tle skały wapienne są tego potwierdzeniem. A ja przywędrował dzisiaj do miejsca bardzo ciekawego, najwyższe wzniesienie Jury, poziom 511, tak też się nazywa hotel przy Kierembyda Ważył, cudowna atmosfera, ptoszki śpiewają, przepiękne widoki, a do tego przepyszne jedzenie. Czy coś więcej chcieć od życia? Myślę, że nie, a dzisiaj Was o tym przekonamy. Chodźcie. Panie ludkowie, jak widzicie, w tle hotel poziom 511, a ze mną zastępca szefa kuchni Maciek Musiał. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Maćku, czy ty w ogóle rozumiesz po śląsku? Czy ja mogę gadać po śląsku? Coś troszkę tam, mam paru znajomych, więc coś słów znam. Coś stworzymy. Szlagzama na pewno. Szlagzana, czyli mi to śmietana, tak. Dzisiaj bez szlagzany. Powiedz mi, no to jest uberiba, czyli kalarepa. Co my z tego zrobimy? Bo jest też bób, czereśnie, ni to deser, ni danie główne. Co z tego stworzymy? Dzisiaj zrobimy taką sałateczkę na ciepło. O, już mi się podoba. Tak, z kalarepki właśnie, które będziemy tutaj jakby bastować na masełku razem z bobem. Wykończymy to naszym dressingiem z oleju rydzowego i miodu gryczanego. Super. Przełamiemy to cytrynką i oczywiście świeżym ziółkiem, którego nigdy nie za wiele. No i bardzo ważne, że ktoś powiedział bastować, czyli lekko na masełku ją tłuszczem jakby polewać i to jest bastowanie, żebyście wiedzieli. Dobra, to co, może ja już by ta krołta knula w plastry, w kostkach? Myślę, że w kosteczkę. Kosteczka. Grubszo. Wielkości może, żeby nam pasowało do bobu. Dobra. I powiedz mi teraz tak, ty byś może już ten dressing robił po malutku i do dressingu na pewno miód. Na pewno potrzebujemy miód. Okej. Bób jest o tej porze młodziutki, uberiba, słuchajcie, też, więc o tej porze roku idealna sałatka. Pyszno, zdrowo, ostatnio mnie tak wzięło na uberiba i wszystko z uberibą. Dobra, czyli ten olej rydzowy. Pięknie wonio, piękny kolor. No i oczywiście trzeba będzie to zakwasić sokiem z cytryny. Skwasimy tak. Z tego, że uberiba i bób są słodkawe, nie? Dobra, ja już masełko wyda tu topić. No właśnie, tu w hotelu poziom 511. Jako kuchnia króluje u Was? U nas króluje kuchnia sezonowa. Staramy się wszystkie, znaczy nie, może nie wszystkie, ale większość dań bazować na produktach regionalnych, sezonowych. Mhm. Więc lekka, łatwa i przyjemna. Inaczej staramy się takie... Czyli jest normalnie? Normalnie, ładnie podane, sezonowo. A przy okazji na odpowiednim poziomie. Na odpowiednim poziomie. Ja nie wiedział, że to jest najwyższe wzniesienie Jury. No i przede wszystkim ruiny zamku w Ogrodzieńcu. To praktycznie za nami. Tak. Także możecie przyjechać nie do hotelu, ale też i se popodziwiać ruiny. Tutaj przez teren hotelu przebiega ścieżka. A, czyli idzie przejść. Szlak turystyczny, tak jest to oznaczone. Więc śmiało dużo turystów właśnie tędy też przechodzi i zawita do nas w restauracji. I o teraz, jak żeś to powiedział, profesjonalny bastuja te nasze oberiby. Czy lekko już solemy, czy dressing? Ja troszkę już przyprawiłem też dressing, ale możemy tam ciutek, troszkę... Nie? Żeby to nie było takie mdłe, bezpłciowe. Tak? Widzę, że jajo przepiórcze, ja? Jajo z przepiórki. Próbuję tego dressingu. Okay. Rączka by nie była rączką, wiesz? Pycha. Cieszę się. Niam. Słuchajcie, pychota. I już pomalutku dodawamy bób. Tak jest. Zielone z takim białym kolorem. I pod koniec, jak to wszystko zmięknie, dodamy
czereśnie, które idealnie się z bobem komponują, także połączenie dziwne, ale za to jakie fajne i sezonowe, to jest najciekawsze. Jakich ziół użyjemy? Powiedz mi, Maćku. Myślę, że do tego fajnie by nam się jeszcze też komponowało. Tu mamy meliskę i o może oregano byśmy. I oregano, super. Oregano, mamy melisa, tak, mamy. Posiekamy grubo, koniec. I już. Wymieszamy. Czyli to jest taka sałatka, przyjdzie gość i praktycznie 3-4 minutki. I jest gotowa. Mówię, dużo, chodzi tutaj ludzi, spina się na skałach, więc też taka jest dość pożywna. Nasza gemiza zbastowana, teraz no, docieplimy pora cześni. I co, teraz do... Wrzucamy do naszego ciepujemy dressingu. Oczywiście. Tak. I trzeba to najzwyczajniej w świecie wymieszać. Wyferlać to może tymi packami. Okej. Okay. To się tak fajnie otoczy. Pieprz już teraz, nie? Pieprz, sól. Sól. Ja pokroję jajeczka. Tak. No a jo może się zajmę świeżymi ziołami. Okay. Sałateczka do przodku dumy. Czyli mamy oregano, tak, i melisa. Czy melisa będzie akurat? Melisa może trochę z sieką, co? Czy w całości wolisz? Nie, możemy zsiekać. Oregano troszkę też. Nie chodzi, żeby było nie za drobno, żeby było wiadomo, co w tej sałatce jest. O to chodzi. I co? I już? I już. I już. Dam i jeszcze jajeczka, a cóż, może na talerz. Możemy nakładać na talerz. Oczywiście. W końcu to twoje włości. Bardzo dobrze wygląda, słuchajcie. Jak łatwo zrobić. Styknie uberiba, bób, kiedy jest w zasięgu ręki. Bardzo często na polach taki bób występuje. Patrzamy. Jajeczko jest. Jeszcze czereśnia, może jakieś zielsko, nie? Zielsko, tak. I prezentujemy, kochani ludkowie, zrobiony einsmik. Maćku, dzięki serdeczne. Ja też dziękuję. To było bardzo ciekawe połączenie, bardzo odważne, ale bardzo, bardzo smaczne. Jerzyk o tym przekonany, a żeby dowieść tego, to ja już próbuję. I się z cześnią. Bajka. Cieszę się. Piechota. Rączka gotuje, rączka gotuje. Przyprawi, że ze smakiem zjesz. Kochani ludkowie, danie główne Beda robił samą szefową kuchnię i to się rzadko zdarza, że w restauracji hotelowej rządzi kobieta, pani Oliwia Bernady. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No i przy okazji finalistka jednego z topowych programów kulinarnych. Uczestniczka. Uczestniczka. Dobra, dobra. Skromność. Oliwio, powiedz mi, oprócz tego, że rządzisz w hotelu Poziom 511, to jeszcze robisz bardzo ciekawe rzeczy i dzisiaj mamy tu jakoś fantastyczną rybę. Jest to, z tego co widzę, jesiot. Ale on jest wędzony. Ten jest wędzony. Oprócz tego, że rządzę, chociaż nie taką mocną ręką nie, jak mężczyźni. Tak po kobiecemu. No po kobiecemu. Ale kobiety dobracio. Też umieją rządzić. No, pewnie, że potrafią, bo tylko poprawią. Każdy sposób jest dobry, każdy. No to gotujemy to świetne rzeczy. Staramy się gotować z lokalnych produktów. Boże, jak to wygląda, jak pachnie. Cudnie, prawda? Cudownie. Jeszcze półtorej godziny temu był gorący, dopiero co uwędzony. To są jesiotry. Jeden jest oczywiście świeży. Ale słodkowodne jesiotry. Tak, tutaj hodowane z pobliskiego właśnie stawu. Lokalne po to, żeby właśnie pokazać, co też pięknego mamy na tej naszej cudownej jurze. No, jest. Jest cudownie, pięknie wygląda, a do tego chcę powiedzieć, że jesiot jest to jedna z najstarszych ryb. Tak. Z tego co pamiętam, to 30 milionów lat po prostu se na tej ziemi już jest. Już jest, dokładnie. Zresztą po kształcie widać, że ona... Widać, że musiała się dostosowywać do różnych warunków, do zmieniającego się... Rybi dinozaur, tak by my to mogli nazwać. No, można by tak i powiedzieć, że to taki rybi dinozaur. A tu mamy mięso już wyfiletowane. Tak, to jest mięso już jesiotra, odskórowane, wyfiletowane. I będziemy go smażyć. Będziemy go smażyć. A ten wędzony do czego? A ten wędzony to będzie do sosu, żeby dodać takie trochę pikanterii, żeby nie było tak, że będzie nudno. No to ten wędzony to tak, żeby takiego smażyć. No i rozumiem, że dodatkiem będą schnitbony, czyli fasolka szparagowa, radistki, czyli rzodkiewka i młode marchewki. I młode marchewki, tak jest. To jest to. Dobra. Solić rybę. Okej. Okay. Dokładnie. Zrobimy trzy takie fajne pączki. A, i tu widzę jeszcze, masz szalotkę. Szalotkę do sosu.
Tak, ryba lubi sól. Lubi. Czy lekko ją skropimy cytryną? Skropimy ją delikatnie cytryną. Ale te mięso, jakie jest takie fajne, zbite, wiesz? Zbite, jędrne jest naprawdę. Poza tym są to tak zwane dopilnowane jesiotry, więc nie są to jesiotry przekarmiane. Mhm. Zawsze warto się dopytać u swojego dostawcy, czy też w sklepie, w którym kupujemy ryby, czy te ryby były, ile one mają lat na przykład. Mhm. Bo takie jesiotry, które są zbyt młode, a są duże, no to możemy mieć pewność całkowitą. Żeby dokarmiane. No one były dokarmiane, one były specjalnie tam przyfutrowane po to, żeby tego mięsa narosło. Przyfutrowane? To ty dziocha ze Śląska, że jest? No nie dziocha ze Śląska, ale... Ale poradzisz go dać. Ja chcę Państwu pokazać, struktura tego mięsa, no jest bardzo zbity, jest taki... Tak, tak. A to jest dowód na to, że nie był poganiany. Że nie był poganiany? Dobra, proszę, tak. Robimy sosik. Robimy taki, sosik. Taki sosik. Mały tygliczek. Sosik potrzebuje troszkę czasu, więc zaczniemy też w międzyczasie od sosiku. Masełko. Tak jest. Masło, jeszcze raz masło. No to tego masła nie będziemy żałować. Nie będziemy żałować. Szalotka jedna czy pół? Pół szalotki. Troszeczkę skromnie dla delikatnego smaku, tylko żeby to... Jak dodamy za dużo cebuli, no to będziemy mieć cebulowy sos, a tutaj tego nie chcemy. Nie. To nie jest główny bohater tym razem. Rozkwarzy. A tak. Powiedz mi, co tu masz w tej krausce, czyli słoiku? W słoiku mamy rzodkiewki. No dobra, ale one są jakieś takie marynowane. One są marynowane. Te rzodkiewki są marynowane w occie z odrobiną miodu i tak sobie troszkę ale leżą. Ale ocet jaki? Ocet piwny. Piwny? Piwny. Ocet piwny. Chcemy, żeby tak było też, że korzystamy właśnie z dobrych polskich składników. A no przecież kiedyś z octów to słynęliśmy. W międzyczasie coś tam się nam porobiło, ale teraz to wszystko powolutku odbudowujemy. Dobrze, że wracamy do normalności. Tak jest. Powiem ci, Natalia, że już nie mogę niekiedy słuchać tych wszystkich udziwnień, a ja myślę, że siła po prostu w normalnym jedzeniu, w tradycyjnym. Oczywiście tkwi w prostocie. Czyli i teraz musimy obrać ta rybka, ja? Tak, obieramy rybkę, tą wędzoną, wspaniałą. Jak to wygląda. Dobra, ja to muszę teraz ściągnąć, żeby nam się tak to jest, nie tak spoliło. Jest. Mhm. I rozumiem, że te obrane mięsko trzeba przesiekać. Przesiekać. Nie, jeżeli pracujemy na dobrym produkcie, to wiadomo jest, że nie musimy go przykrywać jakąś wielką ilością przypraw. Nie ma produktu, nie ma dania i to jest stare porzekadło. A moja babcia świętej pamięci go da tak. Dosz, synku, to poznasz, nie dosz, też poznasz. To docieplemy do naszej szalotki. Do szalotki. U, jest już drobne. Co teraz? Już śmietana czy... Chwileczkę. Jeszcze niech tak potrzymiemy na tym masełku. Troszeczkę w tym ciepłym puści tego smaku, aromatu. Nie za długo, bo nie chcemy, żeby się tam podsmażał. Mhm. Tylko żeby jednak temperatura tutaj zadziałała. Jak już nam się jesiotr ładnie odgrzał, już czujemy, to dolewamy śmietanki. Widzę, że na bogato. Na bogato. Pół litra. Czy ciutek soli? Ciutek soli. No i teraz musi się nam w pieprzu też odrobinkę i teraz musi się nam delikatnie zredukować. Czyli jedna rzecz mamy gotowo. Tak jest. Może ją już włącza patelnia i będziemy smażyć. Nasza rybka, smażymy ją na maśle. Smażymy ją na maśle. Do czego masz te radistki, to znaczy rzodkiewki? Te rzodkiewki będą jako dodatek do naszej właśnie tutaj fasolki, do młodych marchewek. Mhm. Po to, żeby, wiesz, jak jesz, no to czasami lubisz takie różne tam odczucia, nie? Żeby się tak fajnie to żeby się gdzieś gryzło. Coś tam pochrupało, żeby coś było, nie wiem, zimnego, ciepłego, żeby nie, tak miało, nie było też wrażenia, że jak coś jemy, to nudno. A goście tu w restauracji hotelowej w Ogrodzieńcu lubią takie smaki, takie łączenia, czy na przykład kuchnia tradycyjna? Bardzo różnie jest, ale jest tak, że lubią skorzystać z karty, która tu pokazuje nasze dania takie od początku hotelu, bo to nie, wiesz, nie sztuka jest przyjechać gdzieś, wyrzucić wszystko i stwierdzić, no nie. Bo to teraz będziemy takie maciupeńkie, piękne dania serwować. Trzeba też szanować tradycje i trzeba szanować to, co już tu powstało, więc jest tak, że wiesz, częściowo goście biorą z karty żurek, który tutaj jest jednym od zawsze jest jedną z ukochanych zup. A rolada jest? Rolady nie ma. No nie, nie ma rolady. Nie ma rolady, ale wszystko przed nami, no wiesz. No ale jak przyjeżdżają Ślązoki, to jak rodowity Ślązok ma spędzić niedziela w Ogrodzieńcu, jak
On może zjeść oczywiście jesiotra, ale wiesz, a kluski chociaż macie śląskie? Zdarzają się, ale w karcie tak na stałe nie ma. No ale no to pojadą gdzie indziej na kluski, a do nas kierowali się otra, nie? No. Dobra, sosik musi nam odparować. Tak jest. Rybka się smaży. Teraz będziemy przygotowywać nasze warzywka. Masło rozkwarzone. Ciepiemy marcheweczki. Ona oczywiście, pamiętajcie, że jak marchewka łączy się z tłuszczem, to jest lepiej przyswajalna witamina A. Ciepujemy fasolkę. Sznitbony. Solimy? Ciutek. Solimy, tak jest, solimy. Czy już te rzodkiewki? Te rzodkieweczki już możemy powoli dodawać. Bo one, te warzywka mają być takie... Jędrne, mają być jędrne, chrupiące, nie chcemy, żeby były zbyt miękkie. A ziółka jakie? Lubczyk. Lubczyk, Tradycyjnie po polsku. Od wieków wykorzystywany w polskiej kuchni, no gdzie dobry rosół bez lubczyku? Nie ma szans. No nie ma szans. No i za minutka. Za minutkę wykładamy na talerz. Zaczynamy od sosu. Okej. Okay. I te kąszczki tej wędzonej ryby. No o to właśnie chodzi, żeby nie był taki gładki bez niczego, tylko żeby się czuło, że tutaj jest coś fajnego. Rybka. Wspaniałe kawałki. No myślę, że jeden styknie, nie? Warzywka. Warzywka pójdą ładnie część na górę. Żeby się tam u góry coś działo. To musi być też kolorowo i ciekawie na talerzu. Wygląda bardzo dobrze. Wygląda wspaniale, nie? Już się nie mogę doczekać, jak będziemy próbować. Widelce mamy. Widelce mamy. I będziemy ciamać. Mogę? Jasne, próbuj. Jako struktura mięska i ten sosik. Dla takich chwil warto żyć. Pychota. No i o to chodzi. Chyla czoła. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Oliwia, powiedz mi, kasza jaglano, widzę, że już jest uważono, to znaczy ugotowano. Utajona. 1 do 2,5, czyli jedna szklanka. Tak, szklanka kaszy, 2,5 szklanki wody. Gotujemy. Jak długo gotujemy? No. 15 minut. Potem będziemy ją dalej rozgotowywać, ale to już inna historia. Co z tego zrobimy? A z tego zrobimy nasz deser. Jako że żeśmy tutaj szaleli z masłem, to tym razem będzie trochę zdrowiej. Zdrowo. No i kasza jaglano przede wszystkim jedna ze starszych kasz, bo pozyskiwano z prosa. Tak. Pudding z tego maliny, sezon na maliny w pełni. No to co, łączą moja patelnia. A orzechy do czego? A orzechy będą do krokantu, żeby nie było aż tak, że dajemy... Cóż to krokant? Bo mogą nie wiedzieć. Krokant. No krokant to jest rodzaj takiej chrupkiej kruszonki, gdzie wykorzystujemy do tej kruszonki karmel. Czyli będzie cukier, będzie cukier, orzechy i masło. Orzech, no i masło, no. To co, kroimy orzechy? Kroimy orzechy. Bardzo drobno? Dość drobno. Czyli co, orzechy mamy pokrojone. Orzechy teraz pokrojone. Karmelizujemy cukier. Teraz karmelizujemy cukier. Żeby wyszedł nam piękny krokan. Czekamy, aż się skarmelizuje. No, karmel mamy zrobiony. Konkretna łyżka masła teraz. Konkretna łyżka masła. I mieszamy. I teraz orzech. Cudowne zapachy. No i teraz czekamy, aż te orzechy się tak podprażą. Podprażą się delikatnie. Gotowe. Gotowe, ok. Dobra. Czyli co, papier mamy? Papier mamy. Wykładamy nasze orzechy. Rozkładamy. Cieniutko, cieniutko, nie? Tak jest. Zadanie wykonane i czekamy, aż się wystudzą. To co? Nasza kasza jaglana. Co nasza kasza jaglana. Kasza jaglana wstępnie ugotowana w wodzie, a w drugim etapie będzie rozgotowywana w mleku migdałowym. Mamy orzechy, tutaj będzie delikatny aromat. Dwie szklanki mleka. No. Na szklankę tej kaszy, że ona musi jeszcze... Ale szklanka już uważonej, czy... Uważonej. Szklankę już ugotowanej. Czyli tak mniej więcej będę teraz starał się to wycyrklować. Jeszcze odrobinę. Jeszcze odrobinkę. No i teraz zostawiamy. To się musi teraz poważyć. Tak jest, musi się zagotować. Kochani, teraz robimy te furżeliny. W międzyczasie, jak się ta nasza kasza
gotuję. Gotuję. Troszeczkę wody, żeby te maliny miały... Żeby no się miały, nie przypaliły. Dokładnie, żeby się nie przypaliły i żeby jednak miały trochę malin płynu. Jest 25 deko. 25 deko malin. Kilka ładnych zostawmy do dekoracji, jak się nam uda. Okej, okay. No i przede wszystkim frużelina, kochani, to jest nic innego jak taki kisiel. Jak taki kisiel, kisiel po prostu malinowy. Tu nie będziemy dodawać cukru, chcemy, żeby frużelina była taka właśnie kwaskowata. Mhm. Pudding nasz będzie słodki, dodamy tam miodu, jak już się troszkę zacznie gotować. Okej. Okay. Muszę już kręcić, bo się zaczyna ważyć, żeby nam to nie pitło z górka. No, mamy to już bardzo gęste. No, mamy bardzo gęste. Ale nie może być to za bardzo gęste, bo to jeszcze kasza jeszcze wciągnie te mleko. Kasza jeszcze wciągnie. Pamiętajmy o tym, że przecież to się przestudzi i będzie z tego naprawdę taki gęsty, bardzo gęsty budyń. Jak możesz lać miód. Dobra, to teraz miód. Dwie łyżki. Dwie łyżki. To ma znaczenie jaki? Wielokwiatowy? Najlepiej wielokwiatowy, dlatego że on będzie jednak najbardziej neutralny, tak. No i dobra. Myślę, że możemy to wyłączyć. I wyłączamy. A cytryna tak, to troszkę złagodzi, nie? Złagodzi i złomie, tak. Przełamania. Odstawiamy, Odstawiamy na chwilę i zajmujemy się naszą frużeliną. Tak, malinki się praktycznie rozpaćkały. Tak. Ale chcemy, żeby były takie kąszczki. Trochę wody. Łyżka. Szkróbku, czyli ziemniaczanej. Możesz tą rózgą, chociaż jest z tego, ale to i tak jest jeden deser, nie? No jeden. No i teraz najzwyczajniej w świecie musi to bulknąć. Nasze babcie tak no, proszę robiły nam kisiele owocowe. Tak jest, pięknie się zagęściło. A my mamy frużelina gotowo. To co, te kremski sobie tu teraz przełożymy. Przekładamy. No, ta nasza kasza fajnie zgęstła. Tak, już jest gęsta, a jeszcze jest całkiem ciepła. Tak. Frużelinka. Może troszkę sobie wyrównać. No i słuchajcie, teraz nasze babcie, nasze umy do krapsków zaprawiały kompoty, a my dzisiaj serwujemy roztomajte maszkety. To jest też znak czasu. I co, przykrywamy? I przykrywamy kolejna warstwa. Czy to musi być tak idealnie? Nie, no nie chodzi o to, żeby było idealnie, ma tylko żeby smacznie. Było. Ma być smacznie i ładnie. Frużelinkę. Oczywiście frużelina jakby troszkę pustowa, to by no by stwardła, nie? Tak, zgęstniałaby tak samo jak nasz budyń. Ale że jako nie możemy się już doczekać, żeby Państwu wyserwować. Przyznaj się, że no. Państwu, jak oni tego i tak nie będą jeść. No nie? I tego krokanta teraz na górę, ja? I teraz na górę. A powiedz mi, to tak styknie łamać, czy w takich całych... Łamiemy, troszkę łamiemy, a do dekoracji damy po większym kawałeczku. To może jeszcze jakoś meliska, co? Chociaż uspokajać się nie musimy. Ale dla ładnego zakończenia. Dokładnie, dokładnie. Dodamy odrobinę. Taki mały akcent zielony. No i żeby było jeszcze malinki. Piękniej. Świeże malinki na górę. I gotowe. Łyżkę w dłoń. Łyżki i szable w dłoń i my zaraz będziemy maszkiecić. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No to co, szefowo, próbujemy. Dzięki no, próbujemy. Za współpracę. Dziękuję Ci bardzo. Świetnie się z Tobą gotowało. No dziołcha. Krauska do rynki, ciamomy. Wszystkie przepisy znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. No i posyłajcie fotki na naszego Facebooka. Jak dychocie i odpoczywocie tu w Ogrodzieńcu na Podzamczu. W poziomie 511. Idealnie. Ptoszki śpiewają i do tego przepyszne jedzonko. Na razie, perskie. Tym maszkietem to byś mnie zdobyła. No, widzisz. Pycha. Wiedziałam, co Ci się spodoba. Przez żołądek do serca. Pycha. Zawsze. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi
przyprawi, że ze smakiem zjesz. Sponsorem programu jest hotel Poziom 511, Design Hotel and Spa w Ogrodzieńcu. Sponsorem programu jest właściciel marki Baziółka. Baziółka, polskie świeże zioła.